Czarnowy 26 kwietnia 1986 roku doszło tam do największej katastrofy w dziejach siłowni atomowych. Władze ZSRR początkowo zaprzeczały katastrofie, a później podawały skąpe i niemożliwe do sprawdzenia dane na jej temat. Również polskie władze poinformowały o katastrofie po kilku dniach i wprowadzały Polaków w błąd, uparcie twierdząc, że nie ma żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia obywateli. Na początku maja ówczesny rzecznik rządu Jerzy Urban mówił o działaniach komisji rządowej, która miała śledzić następstwa awarii. Nie stwierdzono żadnego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Zadania komisji są więc natury kontrolnej, profilaktycznej i koordynacyjnej. Stwierdzono, że nie następuje pogorszenie radioaktywności w Polsce, także w obszarze północno-wschodnim. Rysują się tendencje poprawy. Zniszczony reaktor elektrowni w Czarnobylu zalano betonowym sarkofagiem, a pozostałe reaktory kolejno wyłączano, ostatni w 2000 roku. Obecnie w okolicach elektrowni promieniowanie przekracza trzykrotnie dopuszczalną normę, jednak nie to jest groźne dla człowieka. Specjaliści ostrzegają, że w zniszczonym reaktorze jest ponad 200 ton paliwa jądrowego, a kryjący go sarkofag nie jest szczelny. 81 lat kończy dziś Jan Pietrzak. Satyryk, wykonawca piosenek, autor felietonów oddających polskie nastroje i realia ostatniego półwiecza. Jako kabareciarz zasłynął satyrą komentującą sytuację społeczno-polityczną wymierzoną w ustrój PRL. Był twórcą znanych do dziś spontanicznych hymnów opozycji w czasach PRL-u. Jego utwór Żeby Polska była Polską z muzyką Włodzimierza Korcza stał się nieformalnym hymnem Solidarności. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Kalendarium historyczne. Ja przygotowała je Elwira Kaganowicz. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A skoro urodziny satyryka, to można też odnosząc się do wybuchu w Czarnobylu powiedzieć, właśnie przypomnieć taki żart, który wtedy krążył w latach 80., późnych latach 80. w Polsce. PRL Gola, płyn Lugola. Obrzydliwe to, drodzy Państwo, obrzydliwe. No ale trzeba było wypić z dużym opóźnieniem, pewnie nic nie dało. Tak to kiedyś bywało. 26 kwietnia, dziś 116 dzień roku, słońce w znaku byka wzeszło w Warszawie 16 minut po godzinie 5, zajdzie 8 minut przed 20. Dzień będzie trwał 14 godzin i 36 minut. Kwiatek, prezent albo coś słodkiego dzisiaj imieninowo dla Klaudiusza, Marceliny, Marii, Marzeny i Ryszarda, a przecież wiemy, że wszystkie Ryśki to fajne chłopaki. A w programie między innymi co u nas? Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany w kodeksie karnym. Tak, aby wzrastało poczucie bezpieczeństwa Polaków i aby przestępcy bali się jeszcze bardziej. To minister Ziobro, a prezydent Duda ma dziś ujawnić niektóre z pytań, które zostaną zadane w planowanym na listopad referendum konstytucyjnym. Na pewno będą pytania, które będą zmierzały do zwiększenia pozycji obywatela w państwie, wzmocnienia także tego głosu referendum. Mogą się pojawić także pytania dotyczące systemu rządów. To prezydencki minister. Powiemy też w programie o polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym w Warszawie. Właśnie startuje. Nowe miejsce pracy, linii produkcji, centrum badań i rozwoju tutaj, a na zaplecie ten obecny inwestycje. No i jeszcze skład osobowy tego poranka. O godzinie 7, po godzinie 7 chwilę zawita do naszego studia Grzegorz Jankowski, czyli dzisiaj Grześki w programie. Pierwszym jego gościem o 7.10 będzie były premier Leszek Miller. O 7.37 w naszej politycznej rozmowie poranka pojawi się Ryszard Czarnecki, a w debacie poranka Maciej Kożuszek z Gazety Polskiej Codziennie i Eliza Olczyk z Tygodnika Wprost. Przegląd prasy. Na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie Sam przeciwko cywilizacji śmierci. Dramat Alfiego Iwansa. Wczoraj śledziliśmy to, co działo się w sądach. Kolejne rozprawy, kolejne wyroki. I niestety Alfie Iwans nie będzie mógł wyjechać na leczenie do Włoch. Zostaje w Wielkiej Brytanii, zostaje w Liverpoolu. Wiele dzisiaj na ten temat też pewnie będziemy mówić. Wczoraj już ten temat pojawiał się obszernie na antenie Polskiego Radia 24. Proszę zerknąć na naszą stronę internetową, tam wiele na ten temat znajdziemy. Dziennik Gazeta Prawna, pierwszej stronie, prześwietlenie pracowników zabronione. Firmy nie będą mogły weryfikować kandydatów do zatrudnienia na własną rękę. Utrudnione będzie nawet pozyskiwanie zwykłych referencji. Potencjalny pracodawca nie będzie mógł sprawdzać aplikujących na etat na portalach internetowych, bo przypadkiem mógłby poznać ich
światopogląd. No i o ten światopogląd się wszystko rozbija. Dlaczego, po co, na co, RODO. Cztery litery, które wiele mówią i wiele mogą zmienić w naszym postrzeganiu tego, co nasze, chociaż czasem nie zdajemy sobie z tego, ile jesteśmy warci. Cięcia w unijnych funduszach dla Polski, Rzeczpospolita, pierwsza strona. Dlaczego dostaniemy mniej z Unii? W latach 2012-2027 Polska może liczyć na niższe kwoty z polityki spójności, ponieważ jest coraz bogatszym krajem. W dodatku więcej pieniędzy Unia chce przeznaczać na migrację, obronę granic, ochronę, innowacje i walkę z bezrobociem młodych. Wczoraj po spotkaniu premiera Morawieckiego z premierem Słowacji wspólne stanowisko zostało ustalone, że nasze kraje nie sprzeciwiają się temu, by polityka spójności się zmieniała. Wyborcza, pierwsza strona, twarde serce władzy. To już dziewiąty dzień protestu w Sejmie. Politycy PiS nie mają zamiaru iść na ustępstwa, za to atakują walczące o byt matki niepełnosprawnych dzieci. Jutro solidarnościowa manifestacja przed Sejmem. Nasz dziennik, Batalia Alafiego i kontrakty na uśmiercanie. Lekarze domagają się zaprzestania finansowania aborcji z pieniędzy podatników. I już musimy kończyć. Do pracy jeszcze wrócimy dzisiaj. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Kończy się już kwiecień i to dobry moment, jak zasugerowała nasza stała słuchaczka, aby przypomnieć, że jest to miesiąc wiedzy o autyzmie. Pani Alicja z Krakowa napisała do nas w tej sprawie. Bardzo dziękujemy za list. Jak się później okazało, wychowuje dziecko z autyzmem. Skoro jest to miesiąc wiedzy, to przypomnijmy, autyzm, drodzy Państwo, nie jest chorobą. To złożone zaburzenie rozwoju, którego przyczyna wciąż nie jest znana. Szacuje się, że w Polsce autyzm występuje u 1 na 300 dzieci. Pani Alicja zaprosiła nas do siebie, aby udowodnić, że dzieci z autyzmem mogą normalnie żyć, potrzebują tylko trochę wsparcia, trochę zrozumienia. Odwiedziła ją z mikrofonem Teresa Gut. Jak się okazało, ten mikrofon właśnie wzbudził szczególne zainteresowanie 8-letniego Maćka. Co to jest? To jest mikrofon. Co? Chcesz podtrzymać? Pewnie, trzymam. Możesz się do niego przedstawić? 108 lat. Ile masz lat? 8. My się zachowujemy jako zwyczajni ludzie. No, normalnie to może nie jest najlepsze słowo. Człowiek wstaje, musi znaleźć te siły do tego, żeby po prostu żyć. Bo to, że Maciek jest dzieckiem z autyzmem, to on jest po prostu dzieckiem. Chodź, Maciek, tutaj, chodź. Nie, może nie czego, nie? Maciusiu, ale chodź, może tu usiądziesz, tatusie, co? To co, Maciek, mogę porozmawiać z mamą? Pewnie. Kiedy pierwszy raz pani sama pomyślała o tym, że Maciek może mieć autyzm? Jak on się urodził jako wcześniak, no to wiadomo, że wszyscy postrzegali go jako właśnie wcześniaka, że jest słabszy, że jest chłopcem, że chłopcy to później się rozwijają, później mówią. Ale tak naprawdę to była kwestia mojej intuicji, intuicji mamy. On nadrabiał te swoje różne zaległości, ale ja widziałam, że coś jest nie tak. Kiedy się pani dowiedziała, to rozumiem, że później wcale nie było łatwiej. To było 7 lat temu. To był jakiś taki okres... Trudny? Tak, na początku tak. Powiem szczerze, ja bardzo płakałam i byłam wkurzona na los. Dlaczego? Byłam przytłoczona tym wszystkim, nie rozumiałam, wydawało mi się, że to jest niemożliwe. Po prostu nie wiedziałam, czym jest autyzm. Nie ma takiej mapy drogowej. Jak rodzic jest w rozsypce, jest w rozpaczy, nie ma żadnego wsparcia psychologicznego, nie ma żadnego asystenta, który by powiedział, słuchajcie, teraz musicie tak zrobić takie dokumenty. Nie ma nic takiego. No bo jak rodzic ma wspierać swoje dziecko, jak sam nie ma wsparcia? Uważam, że to jest wielkie niedopatrzenie. A może pokażesz mi swoją ulubioną zabawkę? O, ta trzy to są. Książka? No. A jak nazywa się główny bohater? Zygzak McQueen. Strasznie szybki. Chyba najszybszy samochód świata? Tak. A powiedz mi, lubisz jeszcze jakieś inne samochody? Samoloty dwa. Uwielbiam bawić się samochodami, oglądać też właśnie bajki, auta, Disneya. 2 lata temu Maciek się nauczył jeździć na rowerze. W ogóle ja nie wierzyłam w to, że on się nauczy jeździć na rowerze. I nagle mąż mi pokazuje, zobacz, filmik na komórce. Ja patrzę, a Maciek jedzie na rowerze. Też ważne jest to, żeby Maciek doświadczył różnych fajnych spraw w życiu, tak? Żeby miał wspomnienia z dzieciństwa. Że byłem z rodzicami tu, że byłem z rodzicami tam. Dla mnie, jako mamy i dla mojego męża jest niezwykle, niezwykle ważne to, żeby Maciek po prostu wspominał swoje dzieciństwo jako szczęśliwe, żeby był po prostu szczęśliwym dzieckiem. Pięknie to brzmi, prawda? Pani Alicja przyznaje, że bardzo pomaga jej znajomość z innymi rodzicami, których dzieci mają autyzm w Krakowie, bo tam właśnie mieszka pani Alicja, działa m.in. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Autystycznych Zacisze.
Ale podobne organizacje działają w wielu miastach w Polsce. Jeśli Państwo też mają dzieci z autyzmem, to proszę rozejrzeć się dookoła, proszę poszukać wsparcia, bo ono akurat chyba w tej sytuacji jest na wagę złota. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A my teraz szybko do tego, co Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało, a przygotowało zmiany w kodeksie karnym. Na celowniku znaleźli się zarówno przestępcy wyłudzający podatki, czyli grube ryby, jak również ci mniej groźni dokonujący zuchwałych kradzieży czy rozbojów. Zarówno drobnych, jak i zorganizowanych przestępców mają odstraszać kary, można powiedzieć nowe kary, będą zaostrzone, a więzienie ma się stać dla tych osób miejscem pracy, co dzięki nowemu podejściu do przestępców chce osiągnąć ministerstwo. O tym wszystkim dowiedzą się Państwo, słuchając materiału Michała Walczyka. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu gotowy będzie nowy kodeks karny, bardziej niż dotąd wymierzony w groźnych, jak i drobnych przestępców, zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości. Za znaczniejsze przestępstwa będą groziły nawet dwukrotnie większe kary, do 30 lat więzienia, a niekiedy też dożywocie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia, tłumaczy minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Tak, aby wzrastało poczucie bezpieczeństwa Polaków i aby przestępcy bali się jeszcze bardziej. Więźniowie mają też pracować, to pewna forma resocjalizacji, tłumaczy minister Zbigniew Ziobro. Chcemy uderzyć w sposób bardzo mocny właśnie w te najgroźniejsze grupy przestępcy, które parają się już tymi bardzo ciężkimi przestępstwami. Tutaj nie ma zmiłuj się. Tacy ludzie muszą się trafiać na lata do więzienia, a w więzieniu damy im szansę pracy, bo odrabiali też za swoje grzechy i mogli, jeżeli można w ogóle mówić o resocjalizacji, do której mam wątpliwości, to przez pracę to jest jedyna forma resocjalizacji. W ten sposób obniżymy też koszty pobytu ich w więzieniu. Zmienić ma się także podejście do drobnych przestępców. Otrzymają klapsa penitencjarnego, tłumaczy wiceminister sprawiedliwości Karol Warchoł. Kara do 15 dni pozbawienia wolności w sytuacji takiej, gdy sprawca zostaje skazany na karę do 1,5 roku pozbawienia wolności, można wymierzyć ten tak zwany klaps penitencjarny, żeby sprawca poczuł na własnej skórze, co to znaczy więzienie. Na pewno będzie to dla niego nauczką na całe życie. Rząd zapowiada także skuteczną walkę z nieuczciwymi praktykami firm pożyczkowych oraz przestępczością w internecie, w tym wyłudzeniom w systemach bankowości elektronicznej, mówi wiceminister Marcin Warchoł. To są już konkretne przepisy. Będzie groziła kara do 10 lat pozbawienia wolności, tak jak za kradzież, złamanie, proszę Państwa, za włamanie na konto internetowe. Dzisiaj to jest przedmiotem różnego rodzaju wątpliwości. Jedni się zastanawiają, czy to w ogóle można karać, a jeżeli można, to czy to jest oszustwo, czy to jest kradzież, złamanie, czy zwykła kradzież. Przecinamy te wszystkie spory, a te spory oczywiście prowadzą do niekończących się dysput, przeciągających się postępowań. Z kolei firmy windykacyjne nie będą już mogły zastraszać, dzwonić, czy posługiwać się podstawionymi osobami do egzekucji należności. Telefony po nocach, wysyłanie fikcyjnych, oszukańczych pocztówek z wakacji, groźby, zastraszenia. Dłużnik ma obowiązek swój dług uiścić, natomiast powinno się to odbywać w sposób cywilizowany i chcemy to również zapewnić. Istotną zmianą ma być także natychmiastowe zasądzanie alimentów. Chodzi o uniwersalną kwotę na jednolitym formularzu dla rodzica samotnie wychowującego dziecka, a będącego w trudnej sytuacji materialnej. Natychmiastowe alimenty, w tym wypadku natychmiastowe do wykonania, bez czekania, bez żmudnego wypełniania powództwa, bez konieczności opłacania prawników, zwrócić się do sądu i sąd szybko, bez zbędnych komplikacji, te alimenty zasądził. Wprowadzone ma zostać także pojęcie kradzieży zuchwałej. Chodzi o wybryki chuligańskie, jak wyrywanie torebki czy rozboje. Za takie czyny będzie groziła kara od 6 do 8 lat pozbawienia wolności. Dziś za tego typu przestępstwa grożą niewielkie kary finansowe. Michał Walczyk, Polskie Radio 24. Czy chyba obiektywnie można powiedzieć, że to zmiany w dobrym kierunku. Była też mowa na konferencji i minister Ziobro o tym mówił, o tak zwanej kradzieży hurtowej. Dzisiaj jeżeli ktoś ukradnie kilkanaście przedmiotów, to odpowiada tylko za kradzież jednego. To też ma się zmienić. Obszerne materiały na ten temat znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Polecam polskieradio24.pl. A na zegarze już 22 minuty po jeszcze pół po godzinie 6. Serwis gospodarczy. Jest Sylwia Zadrożna. Bezrobocie w marcu wyniosło 6,6%, podał GUS, a to oznacza, że w porównaniu z lutym spadło o 0,2%. Jak mówi główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak, spadek bezrobocia był słabszy niż oczekiwali eksperci i niższy od obserwowanego zwykle o tej porze roku. Na pierwszy rzut oka może to sugerować, że słabnie trend spadkowy bezrobocia, ale trzeba pamiętać, że w marcu mieliśmy wyjątkowo złą pogodę, było wyjątkowo zimno, więc prawdopodobnie opóźniły się prace
sezonowe, na przykład w rolnictwie czy też w budownictwie i przez to spadek stopy bezrobocia był słabszy. Do tego na razie jest zbyt wcześnie, aby wyciągać wniosek, że silny spadkowy trend stopy bezrobocia został zahamowany. Prawdą jednak jest też to, że możliwości spadku bezrobocia w Polsce powoli się wyczerpują. W marcu ubiegłego roku bezrobocie wynosiło 8%. Wystartowały kadry dla przemysłu. To nowy program, w którym Agencja Rozwoju Przemysłu wspólnie z firmami jej podlegającymi oraz szkołami zawodowymi będą kształcić potrzebnych specjalistów. Uczniowie będą mogli odbywać praktyki w wybranych firmach, a najzdolniejsi zostać zatrudnieni, m.in. w zakładach Cegielskiego czy w spółce kolejowej Polregio. W poniedziałek mija termin rozliczenia się z fiskusem za ubiegły rok. W związku z tym dziś i jutro urzędy skarbowe będą pracować dłużej. Decyzja o tym, do której podejmują ich naczelnicy. A dziś zbiera się Europejski Bank Centralny. Czy podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych w strefie euro? O tym Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium. Decyzja Europejskiego Banku Centralnego nie powinna zaskoczyć. Stopy procentowe, a także zasady programu luzowania ilościowego powinny zostać utrzymane w obecnym kształcie. Szczególnie, że inflacja w strefie euro utrzymuje się na poziomie poniżej celu Banku Centralnego, a dane z gospodarki europejskiej pokazują pewne wyhamowanie aktywności ekonomicznej, a nie dalsze przyspieszanie wzrostu gospodarczego. No właśnie, między innymi Niemcy stykają się już z tym spowolnieniem lekkim gospodarczym, przynajmniej wskaźniki nam o tym mówią. Wskaźnik IFO, który prezentuje te nastroje w przemyśle, w gospodarce, spadł już piąty miesiąc z rzędu. Czy to rzeczywiście oznaka jakiegoś większego przyhamowania w całej strefie euro czy Unii Europejskiej? Rzeczywiście dane publikowane zarówno w Niemczech, ale i też w całej strefie euro, wskaźniki koniunktury wskazują na ich spadek w stosunku do poprzednich miesięcy. Nie tylko indeks IFO, ale wcześniej w przypadku Niemiec indeks ZEW czy indeks koniunktury PMI również pokazały pogorszenie nastrojów. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to był sygnał gwałtownego wyhamowania i pogorszenia perspektyw wzrostu gospodarczego. Jest to zestaw danych pokazujący, iż szczyt koniunktury w strefie euro mieliśmy pod koniec ubiegłego roku, kiedy wzrost gospodarczy w Niemczech wyniósł 2,9%. To jest wynik bardzo dobry jak na Niemcy. W kolejnych kwartałach można się spodziewać wyhamowania tego wzrostu gospodarczego, aczkolwiek to wciąż będzie wynik pokazujący na wzrost w Niemczech. Na co też warto zwrócić uwagę, to fakt, że nawet pomimo spadku tych wskaźników koniunktury, one ciągle pokazują na wzrost gospodarczy. W związku z tym nie jest to poziom wskazujący na recesję czy na gwałtowne spowolnienie. Jest to pewne wyhamowanie po bardzo dobrym okresie koniunktury w ubiegłym roku. Czyli nie musimy mieć powodów do niepokoju, no bo też podkreślmy, Niemcy to nasz największy partner handlowy. Eksportujemy dużo do Niemiec, a ci dalej wysyłają to też w świat. Niewątpliwie jest to czynnik, który będzie miał wpływ na koniunkturę gospodarczą w Polsce. Niemcy to jest główny rynek eksportowy, kierujemy tam blisko 30% naszego eksportu. Wydaje mi się, że pewne spowolnienie wzrostu gospodarczego znajdzie odzwierciedlenie w wyhamowaniu dynamiki polskiego eksportu. To już widać w ostatnich danych o eksporcie. Natomiast podobnie tak jak z koniunkturą, pomimo spowolnienia tempa wzrostu należy oczekiwać dalszego wzrostu, czyli ten eksport w dalszym ciągu będzie rósł w nieco wolniejszym tempie niż w roku ubiegłym. A więcej wiadomości jak zwykle w naszym serwisie gospodarka.polskieradio.pl. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. I poranek 24. Można używać takiego hashtagu na Twitterze. Polecamy się serdecznie. 27 minut po godzinie 6. To informacja dla tych, którzy na 7 gdzieś tam się śpieszą. Mamy też informacje o tym, czego dziś będą mogli Państwo posłuchać w Polskim Radio 24. Już mówię, najpierw goście. 7.10 pojawi się były premier Leszek Miller. O 7.37 w naszej politycznej rozmowie poranka, czyli 24 pytaniach. Ryszard Czarnecki prosty ze studia w Brukseli. A debata poranka wystartuje chwilę po godzinie 8. Będą w niej dziś Maciej Kożuszek z Gazety Polskiej Codziennie i Eliza Olczyk z Tygodnika Wprost. Po 9.00 zapraszam na Rządy Pieniądza. Dzisiaj właściwie to powinienem powiedzieć e-Rządy Pieniądza, bo będzie o reformie w ochronie zdrowia, e-zwolnienia, e-konto pacjenta i gotowość strajkowa ratowników. Czy wszystko jest jakoś łączącym się elementem, to przekonamy się w tej debacie. Po 9.13 zapraszam. Proszę rozsiąść się wygodniej i posłuchać. A w ciągu dnia będziemy sporo mówić o konstytucji i będziemy też mówić o polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym. Transmisja przemówienia prezydenta po 9.30 na naszej antenie. A Kongres Konstytucyjny, który dzisiaj startuje na
Stadionie Narodowym, wspólnie o Konstytucji na Narodowym, tak się to dokładnie nazywa. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, jak słyszeliśmy, spekulował, że dzisiaj możemy poznać pytania referendalne, czy przynajmniej część pytań referendalnych. Prezydent prawdopodobnie dzisiaj je ujawni. Profesor Antoni Kamiński o 13.15 będzie u nas na antenie i będziemy na temat tego kongresu konstytucyjnego bardziej rozmawiać. Cały czas pamiętamy też o stuleciu niepodległości Polski, dlatego program Niepodległa pojawi się kwadrans po godzinie 14. To tylko niektóre zapowiedzi. Naprawdę wiele się dziś będzie działo. Proszę być z nami, włączać albo mieć usta instalowane na jakimś urządzeniu przenośnym, jeśli Państwo na przykład kawałek od radia będą. Do przeglądu prasy będziemy wracać, rozmowy z gośćmi zapowiedziane, o pogodzie słów kilka za chwilę. No to teraz wracamy za moment. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa to dziś niestety jedyna już instytucja, gdzie spotykają się ludzie z dawnej opozycji antykomunistycznej, niezależnie od obecnych podziałów. Warto im pomóc, żeby mogli tę misję pełnić. Ryszard Bugej. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa. www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Zwolnienie pracodawców z obowiązku prowadzenia sporów dotyczących składek na ZUS od umów cywilnoprawnych wykonywanych do 2009 roku, ale także ujednolicenie zasad płacenia składek od wszystkich umów i ubruttowienie wynagrodzeń tak, aby pracownik nie stracił na przejściu na przykład ze zlecenia na etat, to elementy porozumienia podpisanego przez Solidarność i Federację Przedsiębiorców Polskich, o których porozmawiam w najbliższej audycji Kapitał i Praca. Już dziś, godzina 15.40. Anna Grabowska, zapraszam. Autopromocja. 6.30 na zegarze, czas na informacje dnia. Katarzyna Opińska. Rząd zajmie się projektem w sprawie renty socjalnej. Mamy dobrą wolę, by spełniać oczekiwania protestujących, ale takie, które mieszczą się w możliwościach budżetu, mówi szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Wczoraj protestujący w Sejmie od 9 dni opiekunowie osób niepełnosprawnych rozmawiali z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską. Przedstawili wówczas propozycję kompromisu przewidującą modyfikację ich postulatów. Zarówno rząd, jak i większość parlamentarna mają pełną, dobrą wolę, dodaje Jacek Sasin w telewizji w Polsce.pl. Jest propozycja w tej chwili bardzo pilnie przygotowana podwyższenia renty socjalnej do poziomu najniższej emerytury, no to czyli jedno z tych żądań, które zostało sformułowane, można powiedzieć, już jest właściwie spełnione. Protestujący w Sejmie opiekunowie domagają się stopniowego wprowadzenia dodatku na życie dla niepełnosprawnych. Od maja w wysokości 300 zł miesięcznie, od stycznia przyszłego roku miałoby to być już 400 zł, a od czerwca 500 zł. Przed południem w Warszawie rozpocznie się kongres Wspólnie o Konstytucji na Narodowym. To część kampanii przed referendum o kierunkach zmian w Konstytucji. Plebiscyt miałby być zorganizowany 10 i 11 listopada, jednak ostateczną zgodę na głosowanie musi wyrazić Senat. Dzisiejszy kongres otworzy wystąpienie prezydenta. Andrzej Duda ma poinformować o części pytań referendalnych. Po południu zaplanowano 4 eksperckie panele dyskusyjne. Polska przekaże około 48 milionów złotych na pomoc dla Syrii pogrążonej w wojnie domowej, mówi Beata Kempa. Minister do spraw pomocy humanitarnej wzięła udział w konferencji w Brukseli poświęconej przyszłości Syrii. Zorganizowały ją Unia Europejska i ONZ. Zadeklarowana pomoc humanitarna będzie przekazana przede wszystkim na projekty edukacyjne, poinformowała minister Kempa. Aby w szczególności dzieci, które są i ofiarami tego konfliktu, ale i też często uczestniczą w tym konflikcie, mogły się uczyć, mogły zdobyć wykształcenie i mogły być zupełnie innym pokoleniem niż to, które dzisiaj funduje im wojnę. Ponadto z zadeklarowanej sumy sfinansowane będą projekty medyczne. Beata Kempa wyraziła nadzieję, że pomoc uda się szybko rozdysponować, a projekty zrealizować. Aczkolwiek wiemy, że jest już duży problem z wjazdem na sam teren Syrii dla naszych, nie tylko naszych organizacji, był też wielki apel, aby jednak organizacje z pomocą humanitarną wpuszczać na teren Syrii. Minister Kempa poinformowała, że Polska pomoże także uchodźcom syryjskim przebywającym w Turcji. Rząd przekaże na ten cel 12,5 miliona euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
brytyjski sąd apelacyjny odrzucił apelację rodziców niespełna dwuletniego Alfiego Evansa w sprawie decyzji sądu o zaprzestaniu podtrzymywania go przy życiu i braku zgody na przewiezienie chłopca do Włoch. Rodzice chcieli przewieźć dziecko do watykańskiego szpitala w Rzymie. Wcześniej włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nadało mu obywatelstwo. W sprawę zaangażował się papież Franciszek. Fundacja Mamy i Taty apeluje natomiast o interwencję do ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce. W specjalnym liście fundacja domaga się leczenia chłopca we Włoszech lub w innym kraju, mówi prezes fundacji Marek Grabowski. Myśląc o tej akcji, o tym ruchu, który teraz podjęliśmy, to wynikało tylko z takiej refleksji między kilkoma rodzicami o tym, jak my byśmy się czuli, gdyby taka sytuacja nastąpiła. I po prostu chcielibyśmy mieć takie poczucie, że ktoś nam pomaga i ktoś nas wspiera. Właśnie ten akt solidarności chyba jest w tym wszystkim najważniejszy, więc mam nadzieję, że to też dotrze do Brytyjczyków. Fundacja wieczorem zorganizowała pikietę przed ambasadą Wielkiej Brytanii w Warszawie w sprawie leczenia chłopca. Zgromadziła niespełna 100 osób. Rosyjscy urzędnicy zamieszani w miliardowe oszustwo, informuje Federalna Służba Monitoringu Finansowego. Śledztwo dotyczy Rosjan, którzy pojawili się w dokumentach tzw. afer panamskiej i angielskiej. Juri Cichalczyn poinformował, że raport w tej sprawie wraz z pełną dokumentacją został przekazany rosyjskim organom ścigania. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Federalna Służba Monitoringu Finansowego przeprowadziła 3000 śledztw. Na tej podstawie wszczęto 450 postępowań karnych, z których 155 dotyczy urzędników państwowych. Rozgłośnia Echo Moskwy przypomniała, że w materiałach dotyczących afer związanych z wyprowadzaniem pieniędzy do rajów podatkowych przewijały się nazwiska m.in. rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, zastępcy mera Moskwy Maksima Liksutowa, byłego ministra rozwoju gospodarczego Aleksija Uliukajewa i przyjaciela Władimira Putina, wiolonczelisty Siergieja Rodukina. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Co w pogodzie o poranku w Szczecinie? Piękne słońce, a nie jednej chmurki i 7 stopni. Podobnie w Gorzowie Wielkopolskim. Słońca też na jego brak nie mogą narzekać w Poznaniu, Łodzi, Warszawie, Kielcach, Lublinie. Tam też bezchmurnie. I w Krakowie, jedynie we Wrocławiu. Dzisiaj otwierają parasole. U nich pada deszcz, ale mają 10 stopni. Najcieplej o poranku prawie, bo jeszcze cieplej jest w Krakowie i w Rzeszowie. Tam 11 i 12, a w ciągu dnia. W ciągu dnia 17 to na południu, 15 w centrum i 12-14 na północy. Nad samym morzem zdecydowanie chłodniej od 8 do 10 i wiatr słaby i umiarkowany, choć porywisty wysoko w Tatrach. W czasie burz one mogą się pojawiać. Dzisiaj lokalnie będzie wiało z prędkością 65 km na godzinę. A teraz informacje ze sportu. Andrzej Janisz, dzień dobry. Hokejowa reprezentacja Polski przegrała z Wielką Brytanią 3-5 w trzecim meczu rozgrywanym w Budapeszcie Mistrzostw Świata grupy 1A. Bramki dla Polski zdobyli Paweł Dronia, Damian Kamica i Krzysztof Zapała. Drugi trener reprezentacji, Marek Rączka, przekonuje, że ten mecz nie ułożył się po myśli biało-czerwonych. Na pewno spodziewaliśmy się innego wyniku. Słabo zaczęliśmy w ogóle ten mecz, pierwsze 10 minut bez koncentracji. Weszliśmy w ten mecz, wyprowadziliśmy go na prowadzenie, wszystko się układało. Przypadkowa bramka, jedna kara, podwójna i na końcówce do pustej bramki. Napastnik reprezentacji Polski, Aaron Chmielewski. Powinniśmy też szansę, że zagramy odpowiedzialnie, no to mocno zrobiliśmy parę błędów. Musimy do osłabienia pisać, czyli no, takich rzeczy nie możemy robić. Straciliśmy trzy bramki, przegrywając serię 3-0. Nie możemy wygrać meczu. To można powiedzieć najważniejszy mecz w mistrzostwach. Szkoda, że nie udało nam się go wygrać. Biało-czerwoni zajmują czwarte miejsce w tabeli z trzema punktami na koncie. Przed nimi Wielka Brytania, która jest trzecia, Włochy oraz Kazachstan. Wszystkie te drużyny mają po 6 punktów. Dzisiaj Polacy zagrają z Węgrami. Zwycięzca tego meczu będzie niemal pewny utrzymania się na drugim poziomie. Awans do hokejowej elity wywalczą dwie najlepsze drużyny. Bayern Monachium przegrał z Realem Madryt 1-2 w półfinale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wynik w 28 minucie otworzył obrońca Bawarczyków Jozua Kimmich. W 44 wyrównał Brazylijczyk Marcelo, a zwycięską bramkę w 57 minucie zdobył pomocnik Realu Marco Asensio. Całe spotkanie w barwach Bayernu rozegrał Robert Lewandowski. Rewanż 1 maja w Madrycie. PGE Skra Bełchatów i Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrały swoje półfinałowe spotkania Mistrzostw Polski. Obie drużyny triumfowały na wyjazdach. Skra w Gdańsku pokonała Trefla 3-2, a Zaksa w Olsztynie tamtejszy AZS Indykpol również 3-2. Od walki o złote medale dzieli tylko jedno zwycięstwo. Przegląd prasy.
22,5 minuty, bo zostało do godziny 7. Kilkanaście minut temu mówiliśmy o pani Alicji z Krakowa i 8-letnim Maćku z autyzmem. Pani Alicja napisała na Twitterze: bardzo dziękuję za miejsce w audycji, jesteście kochani, największe buziaki od Maćka. Maćku, chłopaku, trzymaj się, też trochę starszy jestem, ale czekam na nowe auta, na nową produkcję Disneya. Trzymam kciuki. A zdjęcie piękne na rowerze. Mam nadzieję, że dzisiaj w Krakowie też można spokojnie jeździć na rowerze. Biegniemy szybko do prasy. Zaczynamy tym razem od Gazety Wyborczej. Trzecia strona. Uniwersytety boją się degradacji. Blady strach padł na kilkanaście uniwersytetów w Polsce. Obawiają się, że po reformie Jarosława Gowina zostaną zdegradowane do rangi akademii. Wyciąganie konsekwencji wobec uczelni, które nie spełniły nierealistycznych wymogów, byłoby nadużywaniem zaufania społecznego. Dopiero nowa ustawa określi, jakie wymogi pod tym względem są racjonalne, mówił w 2016 w Rzeszowie Jarosław Gowin. Odnosi się do sytuacji kilkunastu uczelni, które nie spełniały wtedy kryteriów uniwersyteckich. Jak to dalej będzie? No chyba nikt nie wie na razie, ale protesty już się szykują. To może coś za granicę, proszę bardzo. Teraz Rzeczpospolita i wybory, które przykuwają uwagę, dlatego że to raz największa wyspa na świecie, dwa, że ścierają się tam powoli interesy wszystkich wielkich. Mowa o Stanach Zjednoczonych, ale mowa też o Chinach na przykład. Wtorkowe wybory do władz autonomii Grenlandii, przypomnijmy, jest to terytorium zależne Danii, przykuwały uwagę nie tylko w samej Kopenhadze, która łoży setki milionów euro na utrzymanie wyspy, ale jak mówiłem, w Pekinie i w Waszyngtonie. Dla mocarstw jest to miejsce polem rywalizacji. Dla wszystkich jest jasne, że wyspa zmierza do niepodległości, o której marzy zdecydowana większość mieszkańców. Prawie 90% z nich to Inuici, czyli rdzeni mieszkańcy arktycznych obszarów świata. Zwolennikami niepodległości są oba największe ugrupowanie, czyli tamtejsza partia socjaldemokratyczna dotychczasowego premiera, która wygrała wybory, oraz ugrupowanie przeciwne, prawdopodobny partner koalicyjny socjaldemokratów. Dążenie do niepodległości na wyspie jest rzeczą tak oczywistą, że sprawa ta nawet nie była przedmiotem kampanii. W Kopenhadze na razie bardzo się tego nie boją, bo wiedzą, że wyspa finansowo od Danii jest uzależniona. Miliony euro tam płyną co roku. No i to trochę tak śmiesznie wygląda na mapie. Taka tyci, tyci mała Dania i ogromna Grenlandia, ale tutaj interesy są naprawdę ogromne. Co my tu jeszcze mamy? Dziennik Gazeta Prawna. Rząd będzie zmniejszał wydatki. W tym roku po raz ostatni nakłady publiczne wzrosną w relacji do PKB, deklaruje Ministerstwo Finansów w najnowszej aktualizacji programu konwergencji. W ogłoszonym dziś dokumencie, który wkrótce trafi do Komisji Europejskiej, rząd opisuje bieżące stany finansów publicznych i pokazuje, w jaki sposób zamierza utrzymywać ich stabilność i deficyt poniżej wymaganego przez Unię progu 3%. Komu utną, komu przytną i jak te rządowe wydatki w najbliższych latach będą wyglądać na skali, to wygląda tak delikatnie w dół. Wszystkie te linie jakoś zbiegają w dół. Zobaczymy, czy tak właśnie będzie wyglądać. Jeszcze tabloidy szybciutko. Super Express i Fakt. W Super Expressie nowa lista darmowych leków. Wreszcie te są te, których potrzebuje emeryt. Astma, padaczka, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, niedoczynność tarczycy, hipoglikemia. Wszystkie leki na to trafią na listę darmowych leków dla emerytów. I szybko jeszcze, naprawdę szybko. Fakt, rewolucja w emeryturach. Kto zyska, kto straci. Z dokładnym wyliczeniem, co do grosza, na stronie trzeciej. Tam dzisiaj napisali o tym. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. No wiedziałem, że tak będzie, że się zakopię w tych gazetach, ale już jestem i śpieszę, by donieść o tym, że dziś prezydent Andrzej Duda ma ujawnić niektóre z pytań, które zostaną zadane w planowanym na listopad referendum w sprawie kierunków zmian w Konstytucji. Na Stadionie Narodowym w Warszawie, o czym już mówiliśmy, prezydent otworzy kongres wspólnie o Konstytucji. Podsumuje on serię dotychczasowych regionalnych debat przedreferendalnych, a wyniki plebiscytu mają być wskazaniem dla polityków i ekspertów pracujących w przyszłości nad zmianą. No tak. Na słońce świeć. Dobrze, nikogo nie ma. No, a co to się stało? Że to o 11 przecież ludzie oni są. Dobrze. Aha, no tak, oni wożą tak sobie. Aha, nie ma sprawy. Okej, okay, dobra. I se przychodzą. Dobra, dobra. No dobra, dobra, dobra.
Tak, no bo wywalę, nie mogę tego nosić. No, zupę zrobić na koniec. Ja wiem. No. A w teatrze z kolegami, no tu jeszcze z koncerem. No. Nie ma, tu leży w pudełku, wszystko złożone. Wywalimy wszystko i będzie. No, to jako 11 to bardzo dobrze, no to spokojnie. No poradzimy, oczywiście poradzimy. Dobra. No będę. Dobra. No, hej, dobra. A to jest ten Bielecki, tam ciągle. Tyle jak zawracę. To jest ten Bielecki, to jest ten Bielecki, o, Jakiecki. W tym nawet spotkanie prezydenta z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Tymczasem Pałac Prezydencki zapowiada kontynuację debat konstytucyjnych, a sam Andrzej Duda szykuje kolejne ważne przemówienie dotyczące ustawy zasadniczej. Ma do niego dojść podczas obchodów Święta Narodowego 3 maja. A tym tematem o poranku zajął się Karol Darmoros. Tu Polskie Radio 24. Kwadrans pozostał do godziny 7. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Zmieniamy temat. Ogólne zasady stołecznej reprywatyzacji panujące w ratuszu zarządów Lecha Kaczyńskiego i Hanny Gronkiewicz-Waltz były tematem wczorajszego posiedzenia komisji weryfikacyjnej. Jej wezwanie ponownie zignorowała urzędująca prezydent Warszawy. Na pytania odpowiadali za to jej były zastępca Andrzej Jakubiak i szefowa gabinetu Lecha Kaczyńskiego Elżbieta Jakubiak. Tematem zajmuje się reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Były wiceprezydent, który odpowiadał za warszawskie nieruchomości, Andrzej Jakubiak, w sprawie reprywatyzacji nie ma sobie nic do zarzucenia. Nie miałem uprawnień do wydawania w tym czasie, do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych. Takie upoważnienie posiadał zastępca dyrektora Biura Gospodarowania Nieruchomościami. Jego pracownicy, którzy zeznawali już przed komisją, twierdzili, że to przełożeni nalegali, by reprywatyzować jak najwięcej i jak najszybciej. Mowa była o limicie 300 decyzji zwrotowych rocznie. A czy świadek kiedykolwiek wydawał tego typu polecenia? Że ma być 300? Tak. Ale to tak równie dobrze mógłbym powiedzieć 500. A czy, proszę świadka, być może nawet bym się mógł śmiać razem ze świadkiem, gdyby nie to, że zeznało to bodajże już 5 urzędników z zamiarem. No dobrze, to więc ja odpowiem na ten problem, to... widzę, że to jest taki straszny problem. Ale nie, świadek mi odpowiedział na pytanie dotyczące tego, czy świadek wydawał takie polecenie, mi to wystarczy. Andrzej Jakubiak nawet w obliczu nieprawidłowości ujawnionych przez komisję twierdzi, że stołeczni urzędnicy, nawet ci, na których ciążą teraz prokuratorskie zarzuty, byli godni zaufania. Nigdy się nie zdarzyło, żeby to, co zostało zadecydowane na zespole koordynacyjnym, nie zostało wykonane. No właśnie się zdarzyło w sprawie Makotowskiej 63. To znaczy się ktoś, wydając tą decyzję, podpisując, złamał, bym powiedział, decyzję zespołu koordynacyjnego. Czyli przekroczył swoje uprawnienia? Czyli pracownicy pana oszukiwali? W tym przypadku mogę powiedzieć tak. Za czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego takie sytuacje były nie do pomyślenia, podkreślała przed komisją weryfikacyjną szefowa jego gabinetu Elżbieta Jakubiak. Czy nie mogło być tutaj wątpliwości, co urzędnik, czy dyrektor, czy prezydent, wiceprezydent ma robić w sytuacji konfliktu dotyczącego prawa do składania wniosków zwrotowych, a jednocześnie prawa lokatorów do jakiegoś godnego funkcjonowania w mieście. Dobro mieszkańców było dla nas priorytetem, stwierdziła Elżbieta Jakubiak. W sytuacji, gdyby były roszczenia wobec kamienic z lokatorami, prezydent nakazywał opóźnianie zwrotów kamienic. Dlaczego powiem to wyraźnie? Dlatego, że miasto nie było w stanie zabezpieczyć lokatorów.
Warszawscy społecznicy twierdzą, że na późniejszej tzw. dzikiej reprywatyzacji, która polegała na oddawaniu kamienic razem z mieszkańcami, ucierpiało 40 tysięcy osób. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. O poranku. W poranku 24, 12 minut do 7. Prezydent będzie dziś mocno zapracowany. Andrzej Duda weźmie udział o 9.30 w otwarciu zorganizowanego w Warszawie polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego. Tematem zaplanowanych spotkań będą inwestycje oraz handlowe zbliżenie Polski i Stanów Zjednoczonych. Podczas szczytu zaplanowano zarówno wystąpienia polityków, jak i dyskusje tych, którzy gospodarkę tworzą, czyli przedsiębiorców. Zapowiedziano też prezentację specjalnego raportu przygotowanego przez Amerykańską Izbę Handlową w Polsce, która jest współorganizatorem spotkania. Prezes Izby Tony Hausz powiedział mi, że z dokumentu jasno wynika, że amerykańskie inwestycje nad Wisłą systematycznie wzrosły od ostatniego takiego szczytu, który odbył się w 2012 roku. Pokaże, że od ostatniego szczytu w 2012 roku, że jest duży wzrost w inwestycji amerykańskich w Polsce, że teraz przekroczy 130 miliardów złotych bezpośrednie inwestycje i ponad 220 tysięcy bezpośrednio pracowników w nasze spółki w Izbę, ale w moim zdaniem najważniejsze pokaże, że to jest spore reinwestycje przez nasze firmy. To jest bardzo ważny sygnał dla w Polsce, że ponad połowę amerykańskich inwestycji co rok źródło jest obecne. Inwestorzy. To pokaże pewny poziom satysfakcji, że reinwestuje, tworzy nowe miejsca pracy, linii produkcji, centrum badań i rozwoju tutaj, a na zaplecze ten obecny inwestycje. Co więcej, znaczna część amerykańskich pieniędzy jest inwestowana w badania i rozwój. Zapytałem Tonego Hausza o to, co amerykańskich inwestorów do Polski przyciąga, a co może działać zniechęcająco. Pozytywne strony, są mnóstwo rzeczy na pozytywne strony, ale kilka najważniejszych jest, Polska pokaże, że jest duży, stabilny europejski kraj. Jest ważny filar całej gospodarki Unii Europejskiej, a to jest bardzo ważne, że bazę inwestycji amerykańskich tutaj w Polsce nie skończy na rzekę Odrę czy na Bałtyku, ale myślę o cały europejski obszar, gdzie warto inwestować. A to jest jeden rzecz. Kapitał ludzki jest bardzo ważny, że wspaniałe siły robocze na stronę, co mogą być takie zagrożenie, takie minimalne, a jest fakt, że kontynuacja i taki wzrost potrzebny są jeszcze więcej ludzi i musimy myśleć, jak znajdzie ten ludzi z pewne kwalifikacje na ten nowe miejsce w pracy. Prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce pozytywnie ocenił też fakt otwarcia kilka dni temu Polskiej Izby Handlowej w Stanach Zjednoczonych. Ja myślę, jest ważne, bo będzie pokazać twarz polski biznesu w Stanach, bo teraz oczywiście są polski inwestorzy, są polski firmy, czy ma duży sukces sprzeda technologii czy produktów, ale to będzie w miejscu poza rządowej strony, że pokaże, że my jesteśmy też partner na stronę biznesu i mogę pracuję na promocję polskich produktów, polskich jakości i ten możliwości dla współpracy w polskiej firmie. Tony Hausz dodał, że coraz częściej firmy zza oceanu współpracują na równych warunkach z polskimi przedsiębiorcami i warto się zastanowić, jak taką współpracę wspierać. O czym o poranku opowiadał Arkadiusz Augustyniak. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A skoro o szczycie polsko-amerykańskim gospodarczym szczycie była mowa, no to my teraz do Stanów Zjednoczonych się przenosimy. Jan Pachlowski po drugiej stronie. Dzień dobry, po drugiej stronie oceanu. Witaj. Witam, amerykański dobry wieczór o polskim poranku. Chociaż właściwie z francuskim akcentem powinniśmy to powiedzieć, bo francuski prezydent Emmanuel Macron przemawiał w amerykańskim kongresie. W ogóle chyba gwiazdą jest mediów amerykańskich. Zdjęcia różne, przeróżne pojawiają się. Wczoraj mówiłem o takim zdjęciu, które warte milion słów, gdzie francuski prezydent całuje ręce swojej żony Brigitte, a w tle, jakby w drugim planie stoi prezydent Trump i Melania i gdyby wzrok zabijał, to tam coś chyba nie na rzeczy. To prawda. Zresztą po tej wtorkowej części wizyty Emmanuela Macrona w Stanach Zjednoczonych to media amerykańskie opisywały, że to była taka wizyta przyjaźni, takiego przytulania się, podawania rąk, dawania usiadków ze wszystkich stron. Ale właśnie dzień później, czyli w środę, parę takich pstryczków w nos od Emmanuela Macrona dostał Donald Trump. To podkreślają amerykańskie media. Już wyjaśnię, o co chodzi, bo prezydent Emmanuel Macron przemawia właśnie przed obiema izbami amerykańskiego kongresu, to przemówienie francuskiego lidera zostało bardzo ciepło przyjęte przez zebranych na sali polityków zarówno z partii republikańskiej, jak i demokratycznej. Było wiele braw, nawet takich
nazwałbym to piwatów. Natomiast Emmanuel Macron podkreślił, że Stany Zjednoczone nie powinny wycofywać się z wynegocjowanej wspólnie przez międzynarodową koalicję umowy nuklearnej z Iranem. Francuski prezydent dodał, że w tej sprawie muszą zostać opracowane szersze porozumienia, bo zdaje sobie sprawę, że obecna umowa nie jest idealna. Macron apelował również do USA o niewycofywanie się z postanowień paryskich, na mocy których ponad 100 państw ogranicza emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Posłuchajmy, co na ten temat właśnie w amerykańskim kongresie powiedział Emmanuel Macron. Wierzę, że dla zbudowania lepszej przyszłości dla naszych dzieci musimy dbać o naszą planetę tak, aby nie zniszczyć jej w ciągu najbliższych 25 lat. Pracujmy wspólnie dla dobra naszej Ziemi. Stwórzmy dzięki temu nowe miejsca pracy oraz lepsze możliwości dla przyszłych pokoleń. Mówił Emmanuel Macron, między innymi to powiedział właśnie w amerykańskim kongresie. Dodał, że Stany Zjednoczone powinny odrzucić pokusę nacjonalizmu i bardziej angażować się w świecie. No i mówił nie po francusku, tylko po angielsku, co niektórych zdziwiło, bo przecież Francuzi tak kochają swój język, że gdzie tylko mogą, to mówią po francusku, a tu proszę. Chociaż na koniec było vive la France i merci. Ładne. Zmieniamy temat. Ty na Florydzie, czy jak będziesz wybierał się za jakiś czas do Kalifornii, to będziesz potrzebował wizę? Bo słyszałem, że Kalifornia ma się odłączać od Stanów Zjednoczonych. To jest... być może potraktują to państwo jako żart, ale te lobby niepodległościowe jest coraz mocniejsze. Ja mam kolegę, który zresztą pracuje w agencji Reuters w Los Angeles. Z nim rozmawiałem, mówiłem, słyszałem, że będę musiał niedługo paszportu używać, żeby do ciebie lecieć. On powiedział, no wiesz, to jest nie pierwszy raz, ale rzeczywiście teraz mówi się o tym coraz więcej. Stamten to bastion demokratów, a zwolennicy tej partii, szczególnie w tym regionie, nie godzą się z obecną polityką Białego Domu. Amerykańskie środki masowego przekazu cały proces nazywają Calexit, czyli od brytyjskiego Brexit. Aby właśnie rozpocząć ten cały proces, do października aktywiści muszą zebrać blisko 400 tysięcy podpisów. Lokalny sekretarz stanu poinformował, że rozpoczęto dążenia do niepodległościowego referendum, którego celem miałoby być osiągnięcie przez Kalifornię pełnej suwerenności. Zwolennicy takiego rozwiązania wierzą, że uda się, a cały region jest w stanie stworzyć państwo, które, uwaga, byłoby szóstą gospodarką świata, gdyż tutaj znajdują się właśnie główne siedziby takich gigantów jak Apple, Microsoft czy Google. Kalifornia jest też w stałym konflikcie z administracją Donalda Trumpa. Władze tego stanu złożyły już 30 pozwów przeciwko decyzjom Waszyngtonu, a sam prezydent twierdził, że Kalifornia wymyka się spod kontroli. I tutaj właśnie podsumowanie. Jednak aby odłączyła się Kalifornia od USA po ewentualnym referendum, zgodę musi wydać kongres. A to przynajmniej na razie jest nierealne. No to jeszcze szybciutko wizyta szefa MON Mariusza Błaszczaka w Stanach Zjednoczonych. W jakiej sprawie? Przede wszystkim spotkania w Białym Domu, Pentagonie i Kongresie. Te rozmowy będą dotyczyć unowocześnienia polskiej armii oraz właśnie stacjonowania wojsk amerykańskich w naszym kraju. Mariusz Błaszczak spotka się m.in. z doradcą Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa, Johnem Boltonem. Zostanie również przyjęty w Pentagonie przez szefa Pentagonu, czyli szefa amerykańskiego resortu obrony Jamesa Mattisa. I tutaj będą rozmowy m.in. na temat systemu rakiet Patriot, który już jest właśnie w Polsce wdrażany w życie. Ale także, jak mówi minister, trwają negocjacje w sprawie pozyskania kolejnych baterii do tego systemu i właśnie będą prowadzone rozmowy w tej sprawie podczas wizyty Mariusza Błaszczaka w stolicy Stanów Zjednoczonych. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak z oficjalną wizytą w Waszyngtonie, a z Florydy o tym wszystkim opowiadał Jan Pachlowski. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Jeśli ktoś postrzega odłączenie Kalifornii jako pracę Rosjan, proszę porównać flagi dwóch krajów. Reklama. Każdy detal, każda chwila, każde doznanie, każdy kilometr. Audi, nie inwestuj w rzeczy, inwestuj w doświadczenia. Doświadczaj Audi Q3 na perfekcyjnych warunkach. Z ratą od 1300 zł netto miesięcznie i zerową opłatą wstępną.
dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Przed Państwem hity grillowe stokrotki. Idealna na grilla kiełbasa śląska Top Grill Duda. Tylko 5,99 za 500 gramów i karkówka wieprzowa bez kości jedyne 11,99 za kilogram. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. Seba? No? Chciałbyś dostać 5 stówek za swoją starą konsolę? No. A jeszcze ekstra dostać 5 stówek na akcesoria i gry? Czyli razem... 1000! Radia kamienicy. Promocja od 20 do 29 kwietnia 2018. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Sprawdź, ile możesz zyskać. Czy wiesz, że cytologia pozwala wykryć raka szyjki macicy we wczesnej postaci? Kiedy chorobę można całkowicie wyleczyć? Minister Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet między 25 a 59 rokiem życia. Masz do nich prawo raz na 3 lata. Wejdź na www.mz.gov.pl/profilaktyka i dowiedz się więcej. Ja, Magda Gessler i moja córka, Lara Gessler, jesteśmy w Play, bo tylko tu znalazłyśmy przepis na perfekcyjną ofertę dla firmy. Besos dla wszystkich. Ty też wybierz dla swojej firmy formułę Perfect Box z dwiema kartami SIM bez limitu i z nielimitowanym internetem do biura. Tylko do końca maja za jedyne 50 zł netto miesięcznie. Szczegóły na playdlafirmy.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play dla firm. Promocje rozkwitają, a ceny spadają. Już teraz mięso mielone z kurczaka marki Rzeźnik 30% taniej, 3,79 za 400 gramów. A banany również 30% taniej, 3,49 za kilogram. Już teraz w Lidlu. Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 7. Zatem czas na informację dnia. Maje Katarzyna Oglińska. Rząd zajmie się dziś projektem w sprawie renty socjalnej, czego chcą protestujący w Sejmie opiekunowie rodziców niepełnosprawnych. Protest trwa już 9 dni. Nie ma zgody na zmianę polityki spójności w Unii Europejskiej. To wspólne stanowisko Polski i Słowacji. Peter Pellegrini rozmawiał na ten temat z Mateuszem Morawieckim w Warszawie. Minister Obrony Narodowej rozpoczyna dwudniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Mariusz Błaszczak spotka się z najważniejszymi politykami administracji USA. Na dzisiejszym posiedzeniu rząd zajmie się projektem w sprawie renty socjalnej, mówi szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Wprowadzenie takiej renty postulują protestujący w Sejmie opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych. Projekt nie był wcześniej uwzględniony w porządku obrad. O pomoc w spełnieniu postulatów rodziców niepełnosprawnych apelował wczoraj prezydent Andrzej Duda. Pomoc osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza tym, którzy są całkowicie niepełnosprawne i niezdolne do samodzielnego życia w związku z tym. Ta pomoc powinna być świadczona. Andrzej Duda rozmawiał na ten temat z szefową resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Prezydent poprosił Elżbietę Rafalską, aby tam porozmawiała z premierem na temat jednego z postulatów protestujących. A na dzisiejszym posiedzeniu rządu, oprócz projektu w sprawie renty socjalnej, ministrowie zajmą się też m.in. oceną realizacji programu Niepodległa. To kompleksowy, rozpisany na kilka lat program obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Codziennie docierają do nas informacje o różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych w ramach programu Niepodległa w całej niemal Polsce. Tylko wczoraj w jednym z warszawskich liceów zaprezentowano cykl ekranizacji dzieł malarskich opowiadających o wydarzeniach związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. 2 maja ruszy kampania Nasza historia ma dwa kolory. Nie pisz na fladze, której celem jest zwiększenie świadomości Polaków na temat wartości barw i symboli narodowych. Program Niepodległa przygotowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego budżet to 200 milionów złotych. Program będzie realizowany do 2021 roku. Dziś ministrowie zapoznają się z informacją na temat stanu realizacji programu. W ramach obchodów stulecia niepodległości samorządowe instytucje kultury, fundacje i stowarzyszenia przygotowują różnego rodzaju projekty. Są to wystawy, koncerty, pokazy filmowe, projekty naukowe.
Ich zadaniem jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków. Sylwia Białek, Polskie Radio. Nie ma zgody na zmianę polityki spójności w Unii Europejskiej. To wspólne stanowisko Polski i Słowacji. Premierzy Mateusz Morawiecki i Peter Pellegrini rozmawiali na ten temat w Warszawie. Oba kraje przedstawiają wspólne stanowisko podczas rozpoczynających się w maju negocjacji dotyczących budżetu na lata 2021-2027, mówi Mateusz Morawiecki. Uważamy, że w ramach kolejnej perspektywy budżetowej powinniśmy utrzymać jak najbardziej równy i solidarnościowy dostęp do środków. W szczególności rozmawialiśmy tutaj o naszym podejściu w kontekście procesu negocjacji wokół środków kolejnych wieloletnich ram finansowych. Premier Słowacji Peter Pellegrini zaznaczył, że w Unii Europejskiej nie powinno być miejsca na podziały. Aby każdy Europan, bez ogladu na to, każdy Europejczyk, nieważne gdzie się urodzi, ma żyć w takim samym świecie i w takich samych warunkach. To jest jeden z argumentów, który chcemy przedstawić naszym kolegom w Brukseli przy tworzeniu nowych wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej. Podczas rozmów premierzy uzgodnili też, że oba kraje będą współpracowały przy uszczelnianiu systemu podatkowego i utrudniały wyprowadzanie pieniędzy do tzw. rajów podatkowych. Spotkania z najważniejszymi politykami administracji Stanów Zjednoczonych i rozmowy w Kongresie na temat wojskowej współpracy Polski z USA. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak rozpoczyna dwudniową wizytę za oceanem. Przed wylotem mówił, że jednym z głównych tematów rozmów będzie zwiększenie obecności żołnierzy USA w Polsce. Będę przedstawiał nasze propozycje związane z zwiększeniem liczby żołnierzy Stanów Zjednoczonych służących w Polsce. Z tym, że podkreślam zawsze podczas tych rozmów, a to już druga moja wizyta w Stanach Zjednoczonych, że Polska jest również dawcą bezpieczeństwa, nie tylko biorcą, że nasi żołnierze stacjonują w Rumunii i na Łotwie, że jesteśmy aktywni w misjach NATO, na przykład w Afganistanie czy też w Iraku. Mariusz Błaszczak spotka się m.in. z doradcą prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa i z sekretarzem obrony USA. Co z pogodą o poranku? Nadal bezchmurne niebo nad Szczecinem i Gorzowem Wielkopolskim. Zresztą w ogóle wzdłuż zachodniej granicy Polski sporo słońca. Wyjątkiem tutaj Wrocław, gdzie jeszcze pada. Te deszczowe chmury nacierają na Opole, tam parasole za kilka minut się przydadzą. Słonecznie jeszcze w Katowicach i Krakowie, ale w Zakopanem już jednak pochmurne niebo i 10 stopni. 12 w Rzeszowie i Przemyślu to najcieplejsze miasta o poranku. Na drugim biegunie Olsztyn 6 stopni, Suwałki 7, Warszawa 7, Łódź 6, Kielce 8. Tak to wygląda. A jak będzie w ciągu dnia? Przelotne opady deszczu są przewidywane na zachodzie i północy kraju. Miejscami pojawią się burze, a wysoko w Tatrach nawet opady deszczu ze śniegiem i śniegu. No, kwiecień, plecień, bo przeplata. Temperatura maksymalna od 12-14 stopni to północ kraju, 15 to centrum i 17 południe. Ciśnienie w Warszawie wynosi o poranku 999 hektopaskali i szybko rośnie. Wiatr jest słaby i będzie taki przez cały dzień umiarkowany i porywisty. Wysoko w Tatrach porywy do 80 km na godzinę. W całej Polsce wiatr dzisiaj będzie z zachodu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Kalendarium niepodległej. Wojska Rzeczypospolitej Polskiej na rozkaz mój ruszyły naprzód, wstępując głęboko na ziemię Ukrainy. Głosiła wydana 26 kwietnia 1920 roku odezwa marszałka Józefa Piłsudskiego do mieszkańców Ukrainy. Ludności ziem tych czynię wiadomym, że wojska polskie usuną z terenów przez naród ukraiński zamieszkanych, obcych najeźdźców, przeciwko którym lud ukraiński powstawał z orężem w ręku, broniąc swych sadyb przed gwałtem, rozbojem i grabieżem. Razem z wojskami polskimi wracają na Ukrainę szeregi walecznych jej synów pod wodzą atamana głównego Semena Petlury, które w Rzeczypospolitej Polskiej znalazły schronienie i pomoc w najcięższych dniach próby dla ludu ukraińskiego.
Dzień wcześniej wojska polskie i ukraińskie wspólnie wyruszyły na wyprawę kijowską, która miała powstrzymać pochód bolszewików, ale nie był to jedyny powód ofensywy, przypominał w polskim radiu profesor Andrzej Chojnowski. Piłsudski nie chce dopuścić do tego, żeby bolszewicy zakorzenili się mocno na Ukrainie, prawda? To jest ten pierwszy cel. A z drugiej strony, no, oczywiście jest to ten element szerszego problemu polsko-rosyjskiego, to znaczy tych obaw, że Rosja, która może nawet w tym momencie nie jest postrzegana jako ten propagator idei rewolucji, pójdzie na zachód po to, żeby odzyskać pewne ziemie po prostu. Na czele wojsk ukraińskich stanął ataman Szymon Petlura, który w Polsce widział naturalnego sojusznika. Petlura uosabiał tą orientację antyrosyjską i de facto od pewnego momentu propolską. Uważają, że Polska jest właściwie jedynym sojusznikiem, który może pomóc Ukrainie uzyskać niepodległość, nawet gdyby ta Ukraina miała za to zapłacić wysoką cenę. Ukraińcy nie byli przychylni wspólnej wyprawie. Obawiali się, że po wygranej nad bolszewikami ich miejsce zajmą Polacy. Piłsudski jednak uspokajał. Wierzę, że naród ukraiński wytęży wszystkie siły, aby z pomocą Rzeczypospolitej Polskiej wywalczyć wolność własną i zapewnić żyznym ziemiom swej ojczyzny szczęście i dobrobyt, którymi cieszyć się będzie po powrocie do pracy i pokoju.